Zobaczmy, co to będzie Siema, tego za kanał Koza Sport. Witam was w kolejnym pack openingu na moim kanale. Aczkolwiek to nie będzie zwykłe otwieranie paczek, ponieważ mamy jedną z moich ulubionych promocji, czyli Czarny Piątek. Co chwilę Lightning Round, co chwilę SBC, co chwilę wydajemy dużo pieniędzy. W sumie nie wiem, czy to jest moja ulubiona promocja. Tak czy siak udało się trafić rzeczy naprawdę niesamowite. Dlatego też mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Jeżeli tak, to zapraszam do stawienia łapki w górę. Jest nowy dźwięk łapki w górę, nie wiem, czy słyszeliście. A tak już zupełnie poważnie, oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a podoba wam się to, co robię. A przede wszystkim zapraszam was do subskrybowania nowego kanału Ekipy Fantazy. Tak, nie przesłyszeliście się, powstał wspólny kanał ekipy. A to wszystko z okazji streama charytatywnego, który pytaliście się mnie już wielokrotnie, czy będzie znowu. Rzeczywiście, że będzie, bo jak ma go nie być? Link do kanału na dole macie w opisie, jest też tam film, trailer, zobaczcie, będzie też jeszcze jedna mała niespodzianka dla was, więc no, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Tak samo jak ja zadowolony byłem otwierając moje nagrody za Food Champions, ponieważ nie zobaczyliście tego na kanale, a żałuję, że nie nagrałem tego w normalny sposób, dlatego że były to moje najlepsze nagrody za Food Champions, mimo że ranga była bardzo słaba, zarówno w Food Champions, jak i Division Rivals. Za srebro 3 dostałem czerwonego Michiego Batshuaya, co uważam, że jest niezłym wynagrodzeniem jak na tak słabą rangę, ale przejdźmy do paczek, ponieważ tam oczywiście wybrałem opcję niesprzedawalną, żeby mieć więcej karty do wyboru. No i trafiłem kogoś, kogo sprzedawać absolutnie bym nie chciał, czyli jednego z moich ulubionych zawodników, zarówno na wirtualnym, jak i prawdziwym boisku, czyli N'Golo Kanté. Naprawdę mega się cieszę, że mamy tą kartę w składzie, bo jeszcze długo czekałbym, zanim bym go kupił, ze względu na cenę, a tak, mam już swojego, niewymiennego, ale on zostanie u mnie w klubie tak czy siak. No i przyprowadził nawet kolegę, bo Cesar Azpilicueta także pojawił się w moim zespole, a jakby tego było mało, udało się jeszcze trafić Miralemia Pjanicza, ocenionego na 87 wersji Inform. Tak więc szczęście, jeśli chodzi o Division Rivals i Food Champions, naprawdę mi dopisało. I strasznie po tym wszystkim żałuję, że w ten weekend nie gram Food Champions, ale to wszystko dlatego, że szykuję się do niesamowitego wyjazdu, który czeka mnie już w przyszłym tygodniu, dlatego warto też śledzić mój Instagram. No i jeszcze raz zachęcam do subskrybowania kanału na YouTubie, bo będą tutaj jedne z najlepszych filmów z FIFA w historii i to naprawdę nie jest żart. A teraz przechodzimy do paczek z Czarnego Piątku. Okej, są paczki za 50k, myślę, że one się szybko skończą. Tutaj nie mam zamiaru zbyt wielu otwierać, bo czekam po prostu na te odrobinę lepsze. Zobaczmy, w pierwszej nie ma walkoutu. Co to ma być, gro? Co to ma być? Nie ma banerów, znaczy banery są, ale nie ma informa. Kto tutaj będzie? Proszę bardzo, to bierzemy do klubu. To na listę transferową, reszta Quicksell i może jeszcze jedną paczkę otworzymy. Nie wiem, jak one szybko schodzą w tym roku, przyznam szczerze. Schodzą bardzo szybko. Więc tu nie wiem, czy to damy radę. Damy radę, czy będzie walkout? Bez walkout. Okej, dobra, o, nawet nie Sokratis, Manolas, super, 85 oceny ogólnej. Okej, to mi się podoba, ale miejmy nadzieję, że te za 100 albo za 125k będą dużo lepsze. Okej, tak więc zgodnie z moimi przewidywaniami są paczki za 100k. Tutaj również nie chcę. Aha, okej. Chociaż jedną dam radę w takim razie otworzyć, zobaczmy. No, tutaj walkoutu to raczej się spodziewam, walkoutu także nie ma, nie? No, nie wierzę w to. Są oczywiście banery, no ale co z tego? Dania, to przecież może być tylko Schmeichel. No, bo Eriksen jest walkoutem. No, szkoda, bierzemy to wszystko do klubu, jak tylko nam się pokaże. Naprawdę niedobrze. Zobaczmy drugą paczkę, czy mogę ją otworzyć. Ile tych paczek zostało? Chyba zwiększyli limit, tak patrzę. No dobra, zobaczmy w takim razie, co tutaj będzie. Jeżeli nam pozwoli otworzyć, okej. Jest walkout, okej, o to chodzi, wreszcie. Flara jest żółta, ale to jest inform, spoko. I to jest, proszę bardzo, Valencia. Okej, szkoda, że nie prawy obrońca, ale może być. 84 oceny ogólnej, nie wiem ile on jeszcze kosztuje, jeżeli cokolwiek jeszcze kosztuje przy tych wszystkich wyprzedażach, ale jest! Varane, proszę bardzo, 400 tysięcy, 300, 200. O to chodzi, to mi się podoba. Tak więc to bierzemy do klubu, już jesteśmy do przodu, jeśli chodzi o tą paczkę i to naprawdę bardzo, bardzo mocno. Zobaczmy, czy jeszcze jedną możemy otworzyć. No nie, chyba nie możemy. Chociaż okej, możemy, aj, otworzyłem za końsy. Dobra, zdarza się. I tak już nie będę otwierał więcej tych za 100k. I tak Varane nas mocno zarobił, ale tu tutaj już niestety nie jestem tak zadowolony, ponieważ nie ma walkoutu. Francja, bramkarz, czyli to będzie Rupier, ale okej, słuchajcie, jest Varane.
Jest Valencia, nie jest źle. No i teraz czekamy tylko za paczki za 125k. No tam już musi polecieć coś naprawdę grubego. Okej, są paczki za 125k. Wiem, że są, tylko jest problem, bo nie mogę ich otworzyć. Yeah, dodałem też 1000 dodatkowych pointsów i mi się nie załadowały. Ale okej, dobra, teraz mogę otwierać. Szkoda tylko, że tak nie mogę. Super, super, spokojnie koza, nie denerwuj się, pozytywny koza. To przynosi szczęście w paczkach. Tylko jak ja mam być zadowolony i pozytywny, jeżeli nie mogę nic zrobić? Okej, pierwsza paczka, moja pierwsza paczka za 125k i nie mamy walkoutu. Okej, może inform, chociaż bez informa, są banery Francja, czyli może nie być najgorzej. Czyli to wę. Ale jestem zły, bo chciałbym otworzyć 3 paczki, a otworzę tylko 2 z tego powodu, że po prostu nie dodały mi się wszystkie FIFA pointsy, ale okej, to bierzemy sobie na Quixel, zobaczmy. Najlepsze jest to, że w tym czasie oglądam też stream Castro, który jest na innej platformie, bo na Xboxie, i dzieje się u niego zupełnie to samo. Ale okej, chyba przeszło. No i dobra, zobaczmy co. Bez walkoutu, 2 paczki za 125k, obydwie bez walkoutu. Tutaj będzie jakiś inform. Jest William, który coś tam jeszcze kosztuje. Dobra, weźmy to do klubu, to squixelujmy, słuchajcie, i otworzymy jedną paczkę za końsy. Wiem, że nie powinienem tego robić, ale powinienem mieć pońce. Chciałem otworzyć jeszcze jedną za 125k, no i jest po prostu problem, sami widzicie, ale może te końsy dadzą mi chociaż trochę szczęścia, proszę jej. Dajcie mi tutaj coś dobrego, trzecia paczka za 125 tysięcy monet bez walkoutu. Jacko, 125 tysięcy monet, Jacko. Okej, jest Vidal, jest Payet, no, no teoretycznie nie jest źle, no, ale chyba sami rozumiecie, że Jacko mnie jakoś strasznie nie jara. Okej, no i to by było tyle, jeśli chodzi o paki za 125k. No, co mogę powiedzieć, szybko poszło i nie poszło zbyt dobrze. Zobaczmy te za 25. Są jak za 125 w moim przypadku, czyli są banery, ale w środku nie najlepiej. Dobra, tworzymy jedną paczkę za 50 tysięcy i jest walkout, okej, może być. Tego się nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy. Zobaczmy, co to będzie. Francja, czy... Chciałbym powiedzieć, że to będzie Kylian Mbappé, ale to nie jest Mbappé, tylko to jest Martial. 85 oceny ogólnej. Nie sądziłem w ogóle, że te paczki będę otwierał, ale otworzyłem i nie żałuję. Słuchajcie, Martial pozwala nam otworzyć przynajmniej jeszcze jedną paczkę za końcy. Jego bierzemy do klubu oczywiście. Gündogan na listę transferową, reszta pójdzie na Quixel. I otworzymy jeszcze jedną paczkę, bo i tak będę miał profit. No, paczki na PlayStation schodzą niezwykle szybko. No, co ja mogę? Ale słuchajcie, otworzyłem pakę za 50 koła i dostałem zawodnika za 150, no. Jest dobrze. Jest trzecia w nocy. Czekałem na coś niesamowitego. Dostaliśmy paczki za 45 koła. Otworzę jedną. Z tymi za 50k wyszło niesamowicie, więc może tutaj tak samo? Niestety nie. Nawet nie mamy banerów. Nie. Te paczki nie są dobre. Absolutnie. Mamy banery Hiszpania, więc pewnie bramka, więc pewnie kepa. Nie kepa, ale nie, idę spać. Otwieram ostatnią. Jest walkout, czyli warto było. Zobaczmy, co to będzie. To jest inform? Nie, to nie jest inform. Niemiec? Środkowy napastnik, czyli na zakończenie Müller, no, ale jest walkout, więc nie mogę narzekać. Tak więc jak widzicie, po raz kolejny szczęście dopisało mi w sposób naprawdę niesamowity. Co prawda, nie nazwę się po raz kolejny królem paczek i nie zrobię tego do momentu, kiedy nie trafię ikony albo karty Toty. Uważam, że powinienem, żeby wrócić na tron, to musi być coś naprawdę poważnego, ale naprawdę bardzo dobre odpieranie. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście wiecie co robić. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. No i oczywiście sprawdzajcie kanał ekipy Fantazy, bo stream charytatywny już niedługo.